Hej, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu logopeda z pięknymi włoskami, jak zwykle. No, ja muszę się podprysznić zaraz, bo posiłce dzisiaj. Ostatnio była Arię, dzisiaj testujemy sobie Dariusza. Znaczy, testujemy. Po prostu gramy solo queue. Sprawdzamy Dariusza, czym nie grałem w presezonie, więc sprawdzimy. Dostał tam niby parę nerfów, jeszcze pod koniec sezonu 5, no ale... Gramy na Shenna, Shenna Liska na topie, no... Taunt Fiesta trochę. Wyczuwam Merkury. Tego skina dostałem w ogóle, bo teraz dzisiaj to dzisiaj jest czwartek, 17, dzisiaj wyszły te takie promocje i 70% za tego Dariusza. Nie jest jakiś superowy ten skin, ale też brzydki jakiś super nie jest, no nie będę narzekał. Co chcemy kupić? Wiele ludzi zaczyna z tą podką, ja szczerze mówiąc nie przepadam za zaczynanie z nią. No w sumie... Okej, no zaryzykuję. Ja nie przepadam jakąś za tą podką, ale widziałem, że wszyscy ją zazwyczaj na topa kupują. Więc może. Mam TP. Jakby nie miał TP, to bym nie kupował tej podki. Fajny, fajny ten trinket logopeda. Czemu się automatycznie nie kupuje? Tego tak nie rozumiem. Ech, bo ktoś może z czerwonym na start zaczynać kapę. Każdy zaczyna z czerwonym na start. No może, okej, jakby tam jakieś teamy były i chciały się upewnić na inwejdzie. Może wtedy. Ładnie spizgali tego Shenna. Znaczy nie Shenna, tylko trasza. Okej, lecimy z teamem. Ja jestem Dariuszem na topie. Już widzę Luciana z tym. To już wiedz, że jest pogłupi. Za chujowe ten World of Blastas, nie bierzcie tego. Jak teraz będzie ten patch nowy, to dostaje takiego miarę sensownego buffa, ale i może będzie grywalne. Ale Thunderlord jest tak OP, czemu ludzie tego nie biorą? Już na ten Fervor jest lepszy od tego jebanego Bloodlusta, jest tak głupie. Kiedy to będzie korzystna ta basterka? Sami spójrzcie, gdzieś dopiero w 30 minucie, jak będziecie mieli 50% kryta, nie wcześniej. I tylko wtedy, no. A tak to jest skał po prostu, tak bezużyteczna masterka przez pierwsze pół godziny, 20 minut gry. A Thunder zawsze wam się przyda. Shen ma kurwa to zabieranie mięsa z ciała, to będzie wkurwiający znowu. On naleśnił. Nie wiem czego chce puszować w ogóle, on naleźć, tak widzę, że napierdala hardo. No przynajmniej może spizgać, jak będzie w kół napierdalał. Że się uleczy to, co mi zadałeś. Tak profilaktycznie, żebym się mana nie kończyła. Samym kupasz, czyli mi damage robił. To strzelno. Nie mogę sobie dać wyrwać mięsa z ciała. Ten na pewno przegram trade'a. Po prostu dobijaj, logopeda. Trzecia minuta, zwarduj, bo Eliska ma mocne gangi, jak to Eliska. Wezmę sobie W. No, stamtową nawet. Idziemy sobie zwardować, bo przychodzi ten czas, kiedy wychodzą junglery. Może być niebezpiecznie. No chuj go z niej trafiło. A, mogłem go użyć, myślałem, że zdążę. Jezus, te miniony, co one tak dziwnie jakoś... Tak strasznie dziwnie biją. No idzie na źle, najgorzej, jak go zmuszą do farmienia pod wieżą, za tym jakoś chujowo farmi ten szedł. Co to jest? O, widzę, widzę to. The fuck? Chyba za późno podkę, że mała, ona miała ręcz do mnie. Stuntował do mnie, no. Nie poradzę nic na to. Myślałem, że ucieknę z ranger repelek, bo uciekł to w sumie bym przeżył. Kurwa maś, tego się właśnie bałem, z takiej kurwa cancer fiesty na topie. Czy nic nowego. O Jezus, ja mam kupić do rana chyba. No, cancer fiesta, no co ja poradzę. Nic epuje, nie ma sensu. Chujowy. Bo ten szczeniec słaby jak ja pierdolę, tylko po prostu... Ojeju, jeju... CC cholernie mocne, no. Nie winię Lissina, chociaż pisałem mu, że na pewno przyjdzie Liska na trzecim, ale... się mogę pisać ludziom. Teraz na stówę nie przyjdzie Lissin, może ten szczen nie ma flesza. O, nieładnie się zaczyna, ale to jeszcze nie wszystko stracone. Sam się spodziewałem tego ganga, ale nie spodziewałem się, że Shen tak agresywnie super zagra.
Cała linia minionów w pizdu. No nie zesraj się, kurwa. Ty mistrz rozgrywki. A! Fireballem minionów, jakbym mógł zapomnieć. Fajnie, że odbije go. Później też potę tą odpaliłem strasznie. Kurwa, no bierzesz ten zamach. Fajnie, że spingował coś w ogóle. Nie zabij go. Bicie tego, te miniony mówią. I biją. A, Eliska karuje gierkę, już widzę. No tak easy, kurwa, gangi ta Eliska, bo ja nie mam movementu, jak nie mam flesza. Czy movementu? No nie mam czego uniknąć w ogóle. TF też nie ma. O, mają mobilne Szeneko. No nie jest fajnie na razie. Co tam umarł? A ten Lissi numer w lesie. No to kolejna gra, kolejny świetny jungler widzę, no. Po chuj on kurwa ją przejzował tą Eliskę. Jeko jeszcze zabił, zajebiście. Nie bijcie, przecież zginął TF i on się tam bije gdzie przy tym idzie. To wcale nie przyjdzie pomóc, nie? Enemy jungler. No to już pewnie znowu idzie ta Eliska. Sama gra wykaruje. A, fajnie, że laga dostałem. Nie wiem, co się stało, jakiś... Już mi napierdala jak... Ty na dłuższą metę go zabiję, bo po prostu go ultem dobiję, ale... Boję się tej... strasznie się tej boję. Póki on mi rzuca Q, ja rzucam swoje Q, to wygram. To jest jedyny plus tego. Wrócę sobie. Nie ma sensu tutaj siedzieć. No to chyba składamy pierwsze raczej, nie? TP na bota? Ja nie mam do czego jakby. Wszyscy tu są zajebiście. Świetnie. Super gra. A to my tu powinniśmy tak typować. Mamy TF-a, ale TF ma przecież wyjebane na gangi. No jakby był War, to szybciej zaczął typować, ale nie było niestety. Więc ja ci poradzę na to, że jest tak na bocie, daj mi jeszcze jednego miniona. Już sobie stąd idę. Na zimno wpierdol spuszczają. A to wszystkim, ta Eliska po prostu widzicie jak robi gierkę sama. Puszuję teraz ten szan chuj. Jeden gang na topie, kurwa, już. Lee Sin jest po prostu świetnym Lee Sinem. 19 farm. Forbot, no tu jakiś ward był chyba w tutaj, to stepowałbym od razu. No. Tak wiedziałem, że będzie dive, ale jakoś szybko zdechnął strasznie ten Braum. O, wpierdol, chyba szybki surrender niestety. No takie gry się teraz zdarzają, no co poradzę. No pispierdale, znowu tej poty nie użyłem. Co się stało? Eliski nie ma to już pod wieżą, nie? Aha, wieża, fajnie, Myślałem, że wszedłem z Ranger i zaatakuję coś innego, jednak wieża ma wyjebane na takie rzeczy. Kurwa, ale mi wpierdol dostaje, to jest trochę smutne. W sumie nie wiem, czym go nie zabił. O, TF.
O, zabiliśmy coś. O, taki agresywny jest, kurwa, ten No ultuj, kurwa, no. Nie, nigdy, kurwa, ult. A, no wieża, no. Kurwa, wieża, 1000 ataków musi mieć ze mną. A, mogę w sumie to lepiej zrobić, już na serio, już ta gra tak jest tak stracona, że... No. 0-2-0. Simple Eliska ta grę wykarowała. Nie chodzi o to, że ja umarłem na Venom. Wszystkie linie, no 8, była przy 8 killach. 10 sekund to jest przejebany duży. Przynajmniej mają spirit ten team, no ale jak widzę takiego Lee Sina zajebistego, no w sumie też nie mogę go winić, nie mogę gdzieś gangować, ale na to pomógł przyjść wcześniej, jak była linia spuszczowana pod moją wieżą, a Shen nie ma flesza. Ja się tam zasięg tej wieży, nie? Jebnął tam ostatni. Może powinienem wrócić, ale on pewnie by shielda znowu wyciągnął z tyłka i bym zdechł, tak by to się skończyło. A, Eliska, no tak. Jest Lisin przynajmniej, kapa. Ja pierdolę ten Lisin. Bez komentarza po prostu. Bez komentarza. Magnum nam jeba. Jak sobie nawet w miarę poradziłem? Ja bym multa to bym zabił to więc. To było tak oczywiste, że ten Shen zacznie przecież ten, no... kastować ulta na tą... On nabija tego Shena, bo zresztą nie miał ulta, bo wiedziałem, że nie miał ulta, brakowało mu, ale mógł gonić tą Eliskę i po prostu kół w mordę trafić. Bo Ripple był na cooldownie, ale przecież to jest kurwa... No. Wszyscy taki wpierdol dostają. Jebane, zajebisty Shen. Świetny zawodnik, kurwa, kapa. Tylko, że i tak chyba jesteśmy za bardzo w plecy, żeby powrócić. Chociaż może. Fajnie, nie? Bo ult mi się zresetował. Mi się podobało, że zabiłem się na topie, ult mi się zresetował. Jeszcze sobie na dół wróciłem. O. Może coś z tej gry jeszcze będzie, pomimo złego startu. No long way fuj to go, że tak powiem. Po tym ma mały power spike ma. Pandariusz, bo fajnie cooldowny zaczynają działać. Ale dalej, mimo wszystko, myślę, że to jest za wolne dla nas. Deadmana, albo Visage'a teraz. Nie, no ja muszę przecież złożyć, muszę złożyć tego. Nie ma innego bata. Pa, każdy unik teamie ma CC, więc Merkury to powinienem już dawno złożyć. Da fuck, jakie predikty bogów, no. A rzuć tą żółtą kartę, ja pierdolę. TP trochę na plecy, nie poradzę nic na to. Ma tą jedną przewagę jednego TP. Świetny dive kapa. Spróbuję wieżę zrobić. Oczywiście miniony. Już za dobrze szło. Throw time. No Lee to jest Lee 040. 040. Lee Sinem, kurwa. Ja pierdolę, co oni odpierdalają. Uj, nawet jak miał zdechnąć, to zrobię tą wieżę. The fuck, ace, kurwa, zaraz. Oni się respią i giną, widzę. No, już
muszę uciekać chyba. Albo pierdolę. Czy tu przyjdzie diska z tym, to dam radę chyba. Zniszczmy tę wieżę po prostu. O, jakieś TP agresywne. O, to jest z teleportem. O, fajnie, dobrze wiedzieć. Chyba wróć po te Merkury. No za dużo mi dają, tak jak mówiłem. I kup tego pinka jednego, bo nasza wizja też widzę, że wybuchowa. O, i zmień mi może na niebieskiego. No z tym nie wiesz, takie są trinkety. No jak oni mają 3 sweepery, to niebieski jest najlepszy. Nie ma bata. Napierdolę, no i oni się dalej napierdalają. W sumie to jest ładnie to zrobili. Surprise, motherfucker. No, spaliłem flash, ale dalej moim zdaniem worth it, fuj. Percival sfidowany. Zostaw tu tego warda. Co my zrobimy temu jako kurwa i jaki nie już mapę, jak on będzie napierdalać zaraz. W sumie te pierdolę ten trochę. No ta Vayne to jest... Nie, w sumie też ma 5 killi ta Vayne, okej? Okay? Skąd ona ma 5 killi, to też jest dobre pytanie. No, bardzo dobre bym powiedział, ona ma 5 killi. 1-6, 1-4, 0-4, 1-3. Okej, okay, ja teraz sobie killi zebrałem, ale one też nie były takie jakieś super ukradzione. Na przykład... Ale gra na diamentową grę to nie wygląda niestety mimo wszystko. Się tutaj wbił ten eko, coś już raz mu w mordę wleci. Ach, te dipsy. No to wizja od Boga znowu jest. Aha, w ścianę mi odżył się, że mnie w ścianę uderzyło. Zabij. Aha. Jeb, ledwo co, ale zabiję. No nie mogę tu przejść. Trochę mnie zasłaniają wszyscy. No i uciekam tutaj. Nic nie zrobię, nic, jak on mnie zabija 300, kurwa, HP. Ja idę do przodu, no. Już bym po prostu na straconej pozycji. Ace. Rozmawiaj z kupą w teamie. Myślę, że tak najlepiej się robi. Czy tak się najlepiej gra? Chuj, 20 itemów naraz robimy. A, zrobiłem wszystko co mogę. Wziąłem im Eliskę i Vayne. Zabił ich Echo z Shenem. Moja wina. Powkurwiam ich trochę, bo są gównami, niech wiedzą. Lee Sin największym gównym jest na świecie. Też tam wykopał, kurwa, tą meniskę. Mógł Vayne kopnąć w sumie. Ciu, jakieś Rift Hellardy tu zrobione. O, Shen idzie. Ucieczka, no. Zawsze będzie ucieczka. Nigdy walka jeden na jeden, ucieczka całe życie. Nie wiem, nie będę. Mimo, że mam 6 kill, tak jestem w plecy. To jest tak głupie, kurwa. Bo jestem tak do przodu. Wszyscy. Jako 9-0-8. Fajnie. Ale to moja wina.
fajnie, że nasz team jest. No, zostawcie go. Nie możecie autoatakować i uciekać, nie da się. Trzeba spierdalać na pierwszym poziomie, tak to działa. Nie wiem, bijmy się, bo są tutaj sami. Fajnie, nic go nie trafiło. No zajebiście, że go nic nie trafiło. Nie wiem, czym go trafiłem się. Jeb, co oni robią? Może ten Lee Sin, jaki to skupsko. Ale nas złap, to jest GG raczej. No, tu Vayne jest na plecach. Poradzę, nie zrobię nic. Co właśnie mogę niebieskim zaświecić już. Wypeko. Ja tylko mówię, że może to Wintef jest słabe, a nie jako dobry. Okej, no z tym ładny wszedł, ale dalej. Ten Tef chyba nie mierzył tą kartą rzucić. Lecę. Kurwa, zdechniesz już? No chyba zdechnie. Przynajmniej tyle dobrze. Jest shandown dla wszystkich, jest pizza. A, znowu cały team tutaj widzę. Kurwa, sam w to wlazłem. Hejty na topie znowu. Ale tym idzie, spokojnie, zginąć idzie. No kurwa, zabijcie go, zanim on coś zrobi, no. Mogę zlutować w sumie. No i tak zabiję, więc okej. No nie wiem, czym się chce to prolongować, tym ktoś się mówi. Bo tak mi się czuje, że teraz się prolonguje. Chuj, nie ma masy w ogóle, no ale robię sam te kille, no co ja kurwa mogę poradzić? No serio, robię te kille sam. A nie chcę zeszyć po tankę, ale widzę, że muszę, bo... Bo Lee Sin Yolo, full damage dalej. 1-6 i da damage. Myślę, złożę Desmond's Plate'a. I potem coś pod damage jeszcze. Tą Hydrę chociażby. Nie, nie jestem pewny. No tak, tego nie wiem. Mają sick late game, mają także ja pierdolę. Mogę spróbować coś tą Vayne'a, ale bez fresha to ja jej nigdy nie złapię. Może... Normalnie bym złożył cooldowny, bo są świetne po prostu, ale... Może ją bij? Aha. No, zajebiście. Usłyszowała, ale nie mogłem nic na to zrobić. Jak już coś napisze, to jest po prostu z pierdolonym dzieckiem, naprawdę. No, nie pisze nic przynajmniej tu. Nie wiem, czy to jest mądre robić dragona, kiedy jesteś tak w plecy, no właśnie. Panie Brown. W sumie danego nie gra źle, bo widzę, że tak nie overextenduje, zawsze tam, gdzie musi być. Kurwa, no. Nie, ciężko będzie. To nie chodzi o to, jesteśmy w plecy, tylko po prostu ten TF jakoś dziwnie gra. Nie wiem, co to jest w ogóle za build zonia w pierwszym, the fuck. Nie już się zrobi pod full damage i stoi z tyłu, bo nie mam aż takiego skok teamu. Jak ja bym pilował i on by bił po prostu z tym Lucianem, to jesteśmy w stanie coś zrobić. Tylko, kurwa, jak ja widzę takie staty w diamentach. Ja muszę 8 razy zdechnąć, 20 min. Na TF-em, rozumiem to, ale kurwa, to można stać z tyłu i rzucać kół i dobijać kół. Nie, fajnie, teraz powiecie, że nie można, bo trzeba się wpierdolić. Jo, się nie boję niczego, joj, TF. Co wrócił po tego Giant Belta? Może się będą zaszedzić, będą się pizgać. Nie wiem, przy tego damage'a nie poczułem, już zacznę, zaraz nic nie zacznę nie bić po prostu. Ale Dariuszom zawsze wystarczała po prostu przeżywalność. I damage tak czy siak miał. A, musiał sobie Ghostbustersów sobie zrobił. To nie jest white'em, nie mówię, nie chodzi mi o to. Zrobili krabąszcza.
Fuck, co się stało z tym ghostem z tego eko? Patrzcie, co to jest. Czemu on już zrutował, the fuck? Aha, on już ma zonie. Aha, nie, nie zginie. Dobra, to przeżyje na luzie. Na pomoc. Kurwa, mi te kuwy kastował. Kurwa, zrób coś, Lisyn. Świetny flash, kurwa. Zajebisty. Ja pierdolę, Dwayne nie było i tak wdupiliśmy to. Nie ma szansy. Nie ma szansy. Rozumiem, że teraz jestem do przodu i mnie tak mówicie, no ale kurwa, patrzcie, co oni robią. Po prostu... Ten TF się daje łapać. Ja nie wiem, czy on nigdy flesza nie ma naprawdę. Miał flesza, kurwa, tylko mu się nie chce dupy ruszyć. Sorry, że tankowałem 20 na mordzie. Nie wiem, jak ich obronić, bo po prostu, jak widzicie, zrobił flash i zabił tego TF-a. Czy kogo tam zabił? Nie wiem, Siana? Kogoś na pewno. Kogoś z AD Carry, z mida albo stopa. Co teraz? Tego nie chcę, bo tyle krytów nie mają. O, te mistrz żółtej karty. Da fuck! Zabij ją, proszę. Jeden basic. Jeszcze by zginął, kurwa, prawie. Co to jest? Czemu on był zygzakiem, kurwa? Schodzi po schodach zygzakiem, no. No, The Brighters, kurwa. Ja mogę grać w Diamencie i nie umieć grać, nie wiem, grać, umieć grać jedną rolę, bo ten gość napisał, że on gra tylko supportem. Ja tego nie rozumiem. Ja w życiu bym chyba prędzej zdechnął. Umarłbym, kurwa, nie wiem, nie wiem, albo ze starości, albo z raka bym umarł, jakbym grał tylko supportem i spróbował dojść do wyżej niż, kurwa, gold. Bo się nie da przecież. Okej, no dobry support, dobry bot, ale ile ja miałem gier, że grałem dobrze supportem, a bota, bo mid sfidował i chuj. Ja mam TP teraz, nie? Kuba się, że mój team ma wyjebany, no to, że ja mam TP. Może penetracja? Nie no, w sumie oni są kurwa full damage, widzę tą meliskę, to już... Może Maf of Malmortius? Przecież jakby mi się udało zabić Vayne. Co jest mało prawdopodobne, niestety. Już zdechniesz, nie? Świetny TS. Nie ma damage'a bez mnie, ja muszę robić damage, tankować. Tak nie wyszło najgorzej, mogę z razy gorzej wyjść. Po prostu Vayne teraz byłem i zaczęła napierdalać. 3k HP. W detrekapie tak malutko. No żółtą, błagam. Ja pierdolę, to jest słabe. Nie ma szans, nie ma szans. Co ja mogę powiedzieć? Oni zmienili tego Mortiusa, ale on jest taki zły. When Lifeline triggers. Chociaż nie, lepszym itemem jeszcze będzie ten Ravgor, czy Stern. Nie, strzymy na to Ravgor cały czas mówię, pierdolę, nie wiem co mam z tym Ravgorem. To się składa z tego, nie? To fuck, z czego to się składa? Z tego gówna, no. 1200. Czy to nie jest jakiś super drogi item, ale ta przeżywalność dużo daje. Was szans, goddammit, to jest jakby to normal, się jeszcze po prostu grał normal z jakimiś frajerami, naprawdę. A kurwa, kabel jeszcze mi gryzie. Nie wiem, czy po prostu nie lepiej tego poddać. Chyba, że dojdziemy do takiego punktu, że oni będą mieć full item, dalej będziemy się tak jakoś bronić. Chociaż wątpię, że tak było, bo Vayne zabija na 3 hity, jak ma full builda. To jest niestety smutne. Fajnie. Aha, zonia, no, zonia, zonia, zonia. No nie umrze, no pokój ma, bo umrze, no sorry. Zero sfidowanego pójścia.
Nie, nad nic nie pisze. Dobra, to był ranked Dariuszem. No, nie zagrałem super na linii, ale potem wysnowbolowałem, bo kurwa zacząłem chodzić po tych liniach i kile zdobywać. Teraz nie było tak, że ja kurwa coś kradłem, tylko po prostu to jest jeden z mojego teamu. TF ile miał kurwa? 1.20? Jak nie więcej? Szkoda gadać, takie gry się czasami trafiają i za to nie poradzimy. No widzicie, że Dariusz jest dalej mocny, tylko po prostu jak są wszyscy sfidowani, to ja nie mam szansy nad przeżyć. Tego jako to ja już nic nie byłem, bo złożył. W tym odcinku to wszystko, ja wam bardzo dziękuję za przyjęcie kolejnych odcinki i trzymajcie się, yo!